Kowalski, prosimy tutaj do pola o przesłanie blisko mikrofonu. Witam szanownych Państwa. Przyjechaliśmy razem z moją żoną do Warszawy. Jesteśmy dumni, że chociaż w tej Warszawie udało się nie zobaczyć niebiesko-żółtej flagi. Jeżdżąc po Poznaniu, po Wrocławiu, byliśmy przerażeni tym, co zobaczyłem. Wszędzie jest tylko kolor niebiesko-żółty, ale czar prysł w łazienkach. Dlaczego prysł w łazienkach warszawskich? Ponieważ zagadywałem Polaków, ciesząc się, że słyszę polski głos. I to było dla mnie coś bulwersującego i niesamowitego, że we własnym kraju czułem się jak na obczyźnie. Niestety coraz częściej czuję się jak na obczyźnie, także i w szpitalu, i na wizytach, do których jeździmy. I dawno nie spotkałem tak pretensjonalnego narodu, który nie włożył nic do ochrony zdrowia, żąda w tej chwili wszystkiego. I mówię w tej chwili bez ogródek o tym, o czym każdy z Was wie, czyli o narodowości, która zwie się Ukraińcami, którzy przyjechali do naszego kraju i wszystko mają za darmo. Chodzi o pomoc medyczną. Nie muszą za nic płacić, nie płacą za prąd, nie płacą za jedzenie, mieszkają za darmo. Natomiast polskie dzieci, polskie rodziny klepią biedę. Bulwersujące jest też dla mnie to, i widziałem to naocznie, jak to w porcie w Elblągu polski węgiel poprzez firmy niemieckie i francuskie wywożony jest do obwodu kaliningradzkiego. Jak koleje polskie wywożą polski węgiel na Ukrainę, a nam mówi się, że nie będziemy mieli czym palić. A najgorszą rzeczą jest to, co wielu Polaków niestety doświadczyło, o czym bali się mówić i niestety nie protestowali ku temu. Nie ma nikt, żaden lekarz w Polsce na dzień dzisiejszy nie ma prawa wymagać od Was zaszczepienia się, żeby zostać zoperowanym. Nigdy nie było żadnego przepisu, który wymuszał na Was zaszczepienie się bądź zrobienie testu, żeby wpuścić Was do szpitala. To była działalność bezprawna i trzeba o tym mówić głośno, bez względu na to, jak zostanę ukarany. Tydzień temu dowiedziałem się, że niestety pewne osobistości, które są nadrzędne, bardzo chcą, żebym przestał pracować. A więc liczę się z tym, że to, co będę mówił, spotka mnie w jakiś sposób kara. Ale kiedy o tym nie mówić, jak nie teraz? Dlatego razem z Grzegorzem napisaliśmy książkę i z Piotrem Szlachtowiczem Zabójczy system, która odsłania kulisy tego, co niestety robiliśmy jako medycy. Ja starałem się nigdy nie robić tego, co pan minister kazał. Protestowałem przeciwko robieniu testów, bo wiem, że są niewiarygodne. Poza tym świńską grypę i ptasią grypę bada się w sposób podobny i oparty na metodzie PCR. Dlatego, szanowni Państwo, jeżeli będziemy bierni, jeżeli będziemy pozwalać na to, że nasi bliscy będą zamykani na oddziałach i będzie nam się wmawiało, że nie możemy się z nimi pożegnać, bo mamy w tej chwili jedyną śmiercionośną chorobę, to możemy mieć pretensje sami do siebie. Nas jest garstka, ale jeżeli będziemy protestować przed szpitalami, jeżeli nie będziemy się godzić na to, że warunkiem operacji jest wykonanie testu bądź zaszczepienie, to w końcu ulegną. Z tego względu, że nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby właśnie wymagać takich testów bądź szczepień. O całej gamie rzeczy niedopuszczalnych możecie dowiedzieć się z książki, jak to kiedyś pacjenci byli przewożeni niepotrzebnie do przeróżnych szpitali, odległych oczywiście od najbliższego miejsca zdarzenia. Kiedyś z Piotrem rozmawiałem i mówiłem, że na pewno będą szykowali się do tego, żeby Polakom reglamentować wodę. Obawiam się, że już poczyniono pierwsze kroki i sami to widzicie, co zrobiono z polskimi rzekami. I jak znam życie, jestem przekonany, że nikt za to nie odpowie. Oni niestety już się nas nie boją. Oni wypuszczają na nas swoje psy, które prawdopodobnie będą uruchomione w piątki. Czyli jak zobaczycie, że w piątki będziemy ginąć, to znaczy, że oni już się nie boją. Natomiast zaczną się nas bać wtedy, jeżeli nas nie będzie garstka, nie będzie nas 100, nie będzie nas 1000, tylko wyjdziemy chmarą ludzi pod Sejm, pod parlament i będziemy próbowali niestety siłą zabrać to, co nasze. Jednak te wszystkie ich psy spuszczone z łańcucha, które w tej chwili mają dobrze płacone, one mają dobrze na początku. W końcu też będą ich dzieci upominały się o wolność i o godne życie. I wtedy zrozumieją, że postawa taka, jaka jest teraz, gdzie policjant podchodzi i pryska gazem w twarz Polaka, który trzyma biało-czerwoną flagę, dla mnie jest niegodne. Zawsze powtarzam to wprost i to idzie w media. Ja nie będę się bał żadnego policjanta, jak będzie mnie gazował. Ja nie będę stał biernie, jeżeli ktoś będzie pluł na biało-czerwoną flagę. Moja biało-czerwona flaga wisi cały czas na balkonie i jej nie ściągam. Natomiast nie mogę patrzeć na ten kolor niebiesko-żółty. Nie dlatego, że ja nienawidzę tych ludzi, którzy uciekli być może przed wojną,
ale na to, że tak zwany polski rząd dopuszcza do tego, że zabiera nam się wszystkie pieniądze, doprowadza się do ukrainizacji naszego kraju. Mój syn musi starać się o dostanie na studia, a tymczasem na wielu kierunkach w Polsce jest gwarancja miejsc dla Ukraińców. Mamy gwarancję miejsc w przedszkolach, gwarancję miejsc w szkołach dla dzieci ukraińskich, a nasze dzieci się nie liczą. Z tym, że to my budujemy nasz kraj, my płacimy podatki i my za niego będziemy walczyć. Żaden Ukrainiec nie jest moim bratem. Moja cała rodzina pochodzi z Wołynia i ja pamiętam, co tam było. Dla mnie bulwersujące było to, co było w ostatnich dniach, że nie można było włączyć syreny, żeby uczcić Dzień Powstania Warszawskiego. My wyjechaliśmy karetką i włączyliśmy sygnały, mimo że tuż obok mieszkają Ukraińcy, ale z dumą zawiesiliśmy tego dnia biało-czerwoną flagę i jak nigdy z dumą staliśmy po tej karetki włączając sygnał. Moja prośba jest tylko pod kątem medycznym. Nie pozwólcie sobie dalej aplikować tego, co oni nam aplikują. Nas też zaczynają przymuszać coraz bardziej do tego. Na dzień dzisiejszy nie jest to taka choroba, która wymaga obowiązkowych szczepień, nie jest ona wpisana do wykazu szczepień obowiązkowych. Większość rzeczy to udowadnia przede wszystkim Grzegorz Płaczek. Większość rzeczy, spraw, które porusza minister zdrowia, to tak naprawdę już dawno się zagubił w swoich kłamstwach i nie wie już, kiedy powiedział prawdę, a kiedy mówi kłamstwo. Bo wystarczy to przejrzeć, zweryfikować i sami Państwo widzicie, że wszystko to, co zgotowało nam ministerstwo i cały tak zwany polski rząd, jest tylko wielką bzdurą, kłamstwem, no i niestety ciemiężą Polaków, nie tylko Polaków, próbują ciemiężyć cały świat. I być może im się to uda, ale wolę zginąć i wolę, żebyśmy ginęli na ulicach, oddając życie za nasz kraj, niż dalej poddawać się tym, którzy chcą, żeby nas zostało 500 milionów. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa, Damian Garlicki. Odważny człowiek, ratownik medyczny. Zapraszamy teraz na scenę panią Justynę Walker, też znaną działaczkę, która występuje na ekranie telewizji w Realu 24. Witamy serdecznie pani Justyno i prosimy tutaj wypowiedzieć przesłanie dla Polaków, dla widzów telewizji w Realu 24, tylko blisko mikrofonu. Dobrze, dziękuję. Ja przepraszam bardzo, bo ja tak w sumie nie przygotowałam się. Ja teoretycznie nigdy nie przygotowuję żadnego przemówienia. Uważam, że najlepiej jest gdzieś tam znaleźć odpowiedni moment, co w sercu siedzi. My tak wszyscy patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje. Te ostatnie dwa lata były naprawdę bardzo trudne. Dla niektórych z nas wielu straciło najbliższych, wielu straciło nie dlatego, że odeszli, ale dlatego, że mają inne poglądy i te poglądy nas naprawdę rozdzielają i bardzo często problemem jest to, że nawet najbliższe nam osoby, nasi rodzice, nasza rodzina, nasi przyjaciele po prostu się do nas, od nas odsunęli. I ja ostatnimi czasy, gdzieś tam jeżdżąc po Europie, szukam tego wspólnego mianownika, bo ten wspólny mianownik to jest chyba ten element, którego nam dzisiaj brakuje. Chociaż właściwie nie powinno, bo to jest dosyć proste, to podejście do tego, że wszyscy chcemy jakoś spokojnie żyć i prowadzić swój żywot i nie mieć nad sobą ludzi, którzy będą decydowali o tym, co nam wolno, a czego nam nie wolno. I widzimy to i widzimy to coraz częściej. Ja to widzę na poziomie europejskim, na poziomie światowym. Widzę te ruchy World Economic Forum, o których my często nie mówimy, nie słyszymy, nie widać tego w mediach głównego nurtu. Widzę ten nacisk na to, by przedsiębiorcy, pojedynczy przedsiębiorcy przestali funkcjonować, abyśmy nie mieli tego swojego polskiego podejścia do życia, do naszego kraju, tylko żeby to było wielkie, globalne, europejskie. To World Economic Forum, to ten Klaus Schwab, o którym wszyscy mówią, rzeczywiście osoba pełna jakiejś skorumpowanej nienawiści w środku. Dodatkowo mamy te partia, które idą do nas przez ONZ, przez tą ogromną, wielką organizację, która mówi tyle o pokoju. Tyle o pokoju, ale dzisiaj coraz głośniej mówi o tym, aby zająć się ludźmi, którzy szerzą dezinformację. I tacy ludzie, którzy w ich mniemaniu oczywiście szerzą dezinformację, to ja, to państwo, to wszyscy, którzy gdzieś tam udostępniają te nasze wypowiedzi. Dodatkowo odnoga, jak to ja mówię, córeczka ONZ-u, czyli WHO. World Health Organization, niektórzy, nie chcę używać tutaj słów, powiem, że wytną pewnie, ale no niestety World Health Organization niewiele wspólnego ma ze zdrowiem. Wiemy, kto jest głową tej organizacji, osoba, która naprawdę, ale to naprawdę ma dużo za koszulą i
prawdopodobnie udało mu się uniknąć kary za to, iż miliony ludzi w jego kraju straciło życie. I tutaj mamy organizację, która pcha do przodu swój One Health for All, tak? Czyli to jest takie jedno zdrowie dla nas wszystkich. Tych organizacji można wymieniać. NATO zmienia się w tą organizację od wielu, wielu lat. Dodatkowo mamy Government Summit, to jest kolejna rzecz, która gdzieś tam siedzi w tle. Ale za tymi wszystkimi organizacjami jest coś, co jest bardzo ważne. Tam jest bardzo mały procent ludzi. Bardzo mały procent ludzi. Jeśli wszystkim Państwu wydaje się, że tam są jakieś ogromne ilości, miliony ludzi, które stoją za tym, to jest to kompletna nieprawda. To jest może parę tysięcy osób przy władzy. I tak naprawdę w tym jest nasza siła. Nasza siła jest w tym, żeby zdać sobie sprawę, że to są pojedynczy, bardzo bogaci, bardzo poukładani od wielu lat ludzi. To są wielkie, ogromne rodziny, wielkie, ogromne kontakty, którym wydaje się, że są w stanie nas przekonać, iż ich jest więcej. Ich nie ma więcej. Ich jest o wiele, wiele mniej niż nas. I my musimy naprawdę znaleźć w sobie, w środku tą odwagę, aby stanąć i mówić to innym. Nawet tym, którzy przez ostatnie dwa lata nie zgadzali się z naszymi opiniami, jeśli chodzi o sytuację z celebrytą. Dzisiaj musimy znaleźć ten wspólny mianownik, czyli wolność. Zacząć przemawiać do ludzi z innego punktu widzenia. Po prostu tłumaczyć im, że ta wolność jest nie dana nam przez jakichś wysoko postawionych urzędasów, którzy nami zarządzają, tylko była nasza od momentu, od kiedy otworzyliśmy oczy. Więc ja chciałabym, żebyśmy wszyscy może dzisiaj gdzieś, nawet na głupiej drodze powrotnej, zatrzymali się i spojrzeli na te osoby. Nie wiem, gdzieś na stacji, mam nadzieję, że nie u Obajtka, ale na jakiejkolwiek innej stacji, na której będziecie tankować, i po prostu spojrzeli na tą drugą osobę, tą panią kasjerkę, i z takim bardziej przychylniejszym sercem i z tą próbą podejmowania tej dyskusji. Czasem wydaje się, że mówimy i mówimy i mówimy, ale naprawdę jedna osoba, jeden dzień, jedna rozmowa właśnie w ten sposób zacznie nam powiększać te kręgi ludzi, do których docieramy. Wydaje się to, że troszeczkę taka syzyfowa praca, ale widzę to po organizacjach oddolnych, które to robią, i to działa. To działa, działa to, jeśli rozmawiamy z młodymi, nie mówiąc im, cóż ty tam wiesz, bo jesteś młody, ale działa też z ludźmi starszymi, którym delikatnie zaczynamy mówić, że chcemy ich dobra. I to my chcemy ich dobra, bo to my ich znamy i to my z nimi mieszkamy. Nie ludzie z Genewy, nie ludzie, którzy gdzieś tam daleko decydują o naszym losie. Więc namawiam wszystkich do tych czasami śmiesznie brzmiących, pojedynczych podejść do jednej osoby, jednostki, ale dzięki temu ten nasz łańcuszek będzie rósł i będzie nas coraz więcej. Pamiętajmy, ich jest naprawdę bardzo mało, nas jest o wiele, wiele więcej. Dziękujemy bardzo. Justyna Walker, dziękujemy za to wspaniałe przesłanie. Proszę Państwa, zapraszam teraz Jana Kubania, a także już proszę o przyszłość.